Także proszę Państwa, dzisiaj 11 września 2014 roku zapraszamy Państwa do Londynu, no bo tutaj wiecie Państwo, z tym, że to jest 1444 km aż, proszę Państwa, do Londynu, Anglo, Ameryki, Białystok. No wiecie Państwo, no bo tutaj w Warszawie, na Mazowszu, nad Wisłą, kaszlą, chrumczą, breszą, no bo i kopcą, to przecież ze mszy są, wyznawcy papieża Matki Boskiej, Ostrobramskiej, Częstochowskiej, Rzymskiej, Łacińskiej, aby nie Krymskiej, wychodzą ze mszy i pety kopcą, papierosy palą, co się da. Także Państwo zobaczą, na 95% Warszawa katolicka, wszędzie, czy to Praga Północ, czy to Praga Południe, czy to metro Stokłosy, czy to metro Ursynów, tam gdzie żeśmy dzisiaj byli i gdzie się okazało, że tam standard życia w Warszawie jest na bardzo niskim poziomie, bo nawet ludzie nie wiedzą, gdzie Dom Kultury jest. No to, jeżeli nie wiedzą, gdzie jest Dom Kultury, to co oni wiedzą? Tutaj macie Państwo przykład Warszawy centrum, rotundę, ulicę Marszałkowską. No a jesteśmy tutaj, proszę Państwa, dosłownie w miejscu, gdzie jest Jezioro Kłamców. No tu jest metro warszawskie. Dzisiaj właśnie też wyrobiłam sobie kartę. Macie Państwo zdjęcie z sali, gdzie się zarabia pieniądze, gdzie się wydaje pieniądze na kartę. Wrotkarze, proszę Państwa, różni wszelcy tacy, którzy nawet potrafią na mszach jeździć na wrotkach, no bo jak wrotki dotarły, komputer, telefon komórkowy do katolickiej Polski, a tutaj na Mazowsze do Warszawy dotarło, no to kuzia na juzia, to trzeba, proszę Państwa, używać tego ile wlezie. Także proszę Państwa, tak czy siak, wszystkim piątej klepki brak, wracamy metrem warszawskim, metrem polskim, a jesteśmy cały czas w Rechodupkach katolickich Warszawa, no gdzie widocznie rzeczywiście ludzie nie mają pieniędzy na nic, bo Mareczek Zajączkowski w galerii U do mnie mówi, że czy ja jadę na Stalową 72. Ja mówię, słuchaj, to trzeba pół godziny jechać nawet i metrem, bo to trzeba na Placu Bankowym się przesiąść. Ja nie mam ochoty, bo ja jeszcze chcę i do supermarketu, a przecież bieda jest, widzisz, na stole. Ja muszę coś kupić, jakieś ciastka, jakieś coś. Proszę Państwa, tak samo jak w tej galerii U. Ciasteczka, paluszki, takie, wiecie Państwo, wzdety. A jeszcze facet siedzi i się gapi, co kto bierze. A jeszcze takie dziadówki, które właśnie wychodzą z tej galerii. Państwo widzicie je obydwie. Też tak obserwują, niby nie obserwują same. Najwięcej tych ciastek nabiorą, a potem jak znajdą kogoś, że ciastko jedno weźmie, to trzeba nagadać. No to tak samo jak było w przypadku Jezusa Chrystusa. Zawsze jakiś taki Jezus Chrystus musi być, zawsze jakaś taka ofiara musi być. Także lepiej dla Was by było, moi kochani parafianie katoliccy, na 95% w Warszawie, tu w katolickiej Polsce, żebyście po prostu wczuli się w Jezusa Chrystusa, to wtedy już będziecie mieć dobre samopoczucie. Ale zapraszamy stąd w ogóle do Anglo-Ameryki Białystok, do prawosławnych ludzi, no bo te dziadówki, które obserwują co kto, jakie ciasteczko zje, co zresztą jest na stole wyłożone i nieprzyzwoicie jest tak się gapić, no to przecież one nie są prawosławne. Do prawosławnych to można jechać, proszę Państwa, to jest bardzo daleko stąd. Na samej górze Państwo widzicie, że to jest 185 km aż do 1444 km, czyli że widzicie Państwo, że my nie jesteśmy w Anglo-Ameryce Białystok, no bo Warszawa jako ta wielka 3-milionowa chińska wiocha jest łączona przez metro. Proszę Państwa, jeden kanał, a teraz będzie drugi kanał, który z łaski Bożej wybudują, proszę Państwa. Także pozdrawiamy serdecznie, buziaczki, przesyłamy tu z centrum Warszawy. No dzisiaj, gdy kupowałam sobie tę kartę miejską, że Państwa załatwiałam, to taka jedna stała warszawianka i jakiś ruski przed nią będący dostał się bez kolejki
i sobie tę kartę załatwił. I po prostu on o niczym nie wiedział, ale tak ją potem przepraszał. Ja mówię, no dajcie spokój warszawiankę, salceson polski, przepraszać taką dziadówkę. On w sumie naprawdę przepraszał, bo jego tam skierowali. Ale tam kolejki tak naprawdę nie było, te 5 minut, to przecież można byłoby postać. Nie trzeba się tak zachowywać przez upór, przez taki autorytarne takie chamstwo, rządzę panowania, rządzę władzy, że usram się, nie dam się, nie wiedząc w co wpaść, czy w gówno, czy w maść. Także widzicie Państwo, no jesteśmy w tej jednej wielkiej żebracznicy w Warszawie, w której są te pomniejsze. I teraz tak, przygadał kocioł garnkowi. To więc tak jak mówię, w tej galerii U, która troszeczkę się dzisiaj zbłaźniła, no bo tak, jesteśmy w Polsce, w żebracznicy w Warszawie, czyli u żebraków. Biegających, wrzeszczących, krzyczących, chrumczących, kaszlących. No i te dzisiaj jakaś tam, jak ona tam na imię, nawet nie pamiętam imienia, Johnson przez 2S, proszę Państwa. To czy to nie można jakieś nazwisko sobie polskie dać, tak jak u nas Mareczek zmienił na takie nazwisko obrotowe, nazwisko praktyczne tutaj w katolickiej Polsce, a na Mazowszu nad Wisłą, gdzie przecież nie ma książąt, są sami żebracy, to czyżby ci żebracy nie mogli się porozumiewać w sposób bardzo prosty, praktyczny? Także nazwisko Johnson jakby z kosmosu. Z kosmosu to jest Obama w Ameryce, proszę Państwa, a tu jest Polska. I teraz wtedy, kiedy my tu w Polsce jesteśmy pod Bałtykiem i dosłownie ich przenośni, no bo wiecie Państwo, dosłownie, no to rzeczywiście jak się na mapę popatrzeć, to jest Morze Bałtyckie, a Polska jest na dole. A w przenośni, no to pod Bałtykiem. Tak, 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 tak. Także czyżby Polacy nie mogli się dogadać ze sobą? I tutaj na dole, proszę Państwa, w tym jeziorze kłamstwa, tutaj pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina, bo to jest prezent dla Polski. Polska tylko prezenty lubi dostawać, a nic nie umie dać. Tutaj jak jest to metro, to rzeczywiście ci żebracy, oni tutaj żrą we wtorek, środę, czwartek i nie wiem, czy nie w poniedziałek jeszcze, bo i pewnie też i w niedzielę. To więc Ewka Laskowska mówi, że słuchaj, że ty masz te kamery o ogromnej rozdzielczości, no to weź sfotografuj wszystkich tych żebraków. A ja mówię, słuchaj Ewka Laskowska, a jeżeli pośród tych żebraków katolickich będziesz ty, to co? No i tak żeśmy się pośmiały, proszę Państwa. Także wracam dzisiaj z tym takim dzikusem jednym z galerii U, z metra Stokłosy, tam trzeba z 500 metrów iść, to więc daleko, i jemu opowiadam, że przecież tych Rumunów, te Rumunki to są liczne tu w Warszawie, nawet, że ta Rysia się pyta, a on mówi, a kto to jest, a Rysia to on wie, że Rysia mówi, gdzie jest ta twoja Rumunka, no to przecież on mówi, a kto to jest ta Rumunka, ta czarna, ja mówię, słuchaj, przecież właśnie wtedy, kiedy ta Rysia zobaczy Ireczka, to mówi, że to jest ta Rumunka. A Ireczek mówi, jeżeli ty, Rysia, jeszcze raz powiesz na mnie Rumunka, to ja na ciebie przy wyjściu, gdy będziesz wchodził do galerii, będę mówić pedał, ciota. Także proszę Państwa, tutaj rzeczywiście nie ma ludzi prawych, nie ma ludzi prawosławnych, nie ma mormonów, nie ma ewangelików, nie ma ewangelików, bo Biblia w śmietniku. Nie ma prawosławnych, no bo mówimy, że tutaj Państwo dojadą do Anglo-Ameryki Białystok. Jakieś, proszę Państwa, że 200, 300, 400 kilometrów stąd. Także tu w centrum Warszawy, gdy jesteśmy, zapraszamy Państwa na bankiety do hotelu Polonia, do hotelu Polonia. Tutaj zapraszamy też na bankiety do hotelu Nowotel, right here in the center of Warsaw. Proszę Państwa, tutaj nie ma ewangelików, no bo tu Ewangelia się nie przyjmie nigdy. Ewangelia, proszę Państwa, leży zawsze w śmietniku, gdy jest rozdawana tutaj przez ewangelików, przez gedeonitów i innych. Rozdawana jest i każdy, kto bierze Ewangelię, no to są pisma greckie, jest ich 27. Proszę Państwa, jest cała ta właśnie Ewangelia wyrzucana do śmietnika. Dlatego też mówimy, że tu w katolickiej Polsce, a na Mazowszu nad Wisłą nie ma ewangelików i nie ma tu Londynu.
nie ma tu Anglii, a ten przeogromny pałac kultury Stalina i Lenina to właśnie jest prezentem od Rosji, zza wschodniej granicy. Także Polska, proszę Państwa, to jest pomiędzy wschodem i zachodem, czyli że są państwa trzy. Rosja, Polska i Niemcy, ale to w poprzek. Dlatego też, proszę Państwa, dobrze jest sobie wyobrazić, że Elka Pierdzielka przyjeżdża tutaj, żeby tych katolickich faryzeuszy, czyli żeby tych waszych księży katolickich strofować, Elka Pierdzielka od strony wschodniej, Elka Wiercielka od strony zachodniej z Wielkopolski, a jutro, pojutrze powiemy też na temat północnego, proszę Państwa, Gdańska i że od strony północy przyjeżdża Wiesiolandia z USA, z Anglo-Ameryki Białystok, aby szkolić, aby strofować tych, którzy zawiedli, tych, którzy doprowadzili do katastrofy tu w Polsce moralnej. No bo jeżeli, przepraszam, Biblia w śmietniku ląduje, no to jest skandal. Czyli, że palili w średniowieczu Biblię ludzi też na stosie, no ci doprowadzili do tego przedstawiciele religii wielkich. Jest to Babilon Wielki, 18 rozdział, 19 rozdział Apokalipsy świętego Jana. Proszę Państwa, z południa przyjeżdża Cinderella, która też Cinderella 2014 tutaj za Pałacem Kultury Stalina i Lenina na Placu Grzybowskim i na scenach plenerowych i w teatrze był, odbył się i na Próżnej cały festiwal. A strasznie katolicy nie lubią, proszę Państwa, Żydów i dlatego pozostała ta mieszanka w pamięci Żydo-katolicy. Ale w czasie XXI wieku teraz, kiedy weszło gender, mamy mieszankę, proszę Państwa, cygano, Żydo, dziado, gadów, tutaj na Mazowszu nad Wisłą. Tutaj na Mazowszu nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskim i Czechosłowacją, proszę Państwa, mamy taką mieszankę cygano, Żydo, dziado, gadów, którzy po prostu przeliczają wszystko na pieniądze, bo ponieważ tu w Warszawie jest mydło i powidło, bazar Różyckiego, tam na Pragach północ, południe, a tutaj też w tych supermarketach człowiek jest nikim, człowiek jest niczym, bo wszystko przelicza się na grosz. A Polska biedna, proszę Państwa, a tyś uczciwy, a tyś nieuczciwy. I więc ta babka taka jedna, która chciała sobie kartę coś tam wyrobić, czy przerobić tutaj w metrze polskim, proszę Państwa, pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina, dostała w ciry, no bo musiała pójść do innego okienka, a potem z innego okienka musiała pójść jeszcze do trzeciego okienka i ci, którzy się nie kłócili, no to szybko kolejka przeszła. Tak jak mówię, że nie ma o co się kłócić i nie wolno nic robić za wszelką cenę, na chama. No bo tutaj wiecie Państwo, kraj katolicki, niby oni się modlą pod figurą, a diabła mają za skórą. No to więc właśnie, wtedy kiedy wychodzą oni ze mszy, no to brat przeciwko bratu. A to przecież powiedzmy, jak to jest ta 3-milionowa jedna i ta chińska wielka wiocha katolicka, oni powinni się kochać, miłować, a nienawidzą się. Dlaczego? Dlatego, że jak do stołu tyle osób wejdzie, podejdzie, zeżrą wszystko, to więc ty wtedy, kiedy weźmiesz jedno ciasteczko, to oni, te dziadówki i one, będą mieli okazję, żeby na ciebie zwrócić uwagę. Także wiecie Państwo, przygadał kocioł garnkowi. Także ci faryzeusze i ci saduceusze, oni powinni ponieść karę. I dlatego ten Babilon Wielki jako imperium religii fałszywej będzie przez królów świeckich musiał być zniszczony. Oczywiście Pałac Kultury Stalina i Lenina nie jest symbolem, proszę Państwa, Babilonu Wielkiego, bo Babilon Wielki jest imperium politycznym, że królowie ziemi biadolić będą, kupcy płakać będą, a więc Babilon Wielki to ani królowie, ani kupcy, tylko imperium religijne z całego czasu.